Siemanko, z strony Jacu, a dzisiaj sobie zrobimy kolejnego Overwatcha. Jedziemy z kolejnym Overwatchem. Jacu Horlum skracza do akcji. Kolejny Overwatch. Jedziemy z tym koksem. Jest godzina aktualnie 22:15. Oczywiście takie wieczorowe pory są najlepszą porą na Overwatche. Dobra, zobaczymy sobie, jaka jest tutaj sytuacja. Dobra, mamy naszego pana podejrzanego. 23:14. Staty, 3 razy MVP. 22 runda, czyli praktycznie już koniec turnieju. Zbliża się koniec turnieju, no i zobaczymy, co tutaj nasz pan podejrzany ugra. Włączę sobie tutaj spowolnione tempo. Będę sobie tak to robić. No i oczywiście mapa Dedas 2, no bo jakby nie inaczej, cały czas ta sama mapa. Mogły być też inne. Wow. O! Łany skan. Ale mam nadzieję, że to był skan. Dobra, teraz chwilę stopną, na pewno napisał na czacie, że ugra jakiegoś fajnego fragensa i się z tym po prostu cieszył, nie? Bania. Aj, tu już. Nie, to było normalne, nie? To po prostu. To w miarę było spoko, nie? W miarę spoko akcja. Dobra, znowu tak skanu. Wow. Dobra, teraz się już zastanawiam. Teraz się już zastanawiam, no bo tak. Drugi raz przeskanował. I teraz w tym sens, czy to było szczęście, czy to jest wallhack, nie? Bania. No, ciekawy koleś, no skinów nie ma, nie? Nie, dobra, to jest aim. Aim, WH, wszystko, dobra, nie, to po prostu. Co ten koleś, ale nie wiem czemu dopiero teraz go zreportowali. Ale patrz, to już są trzy boty, patrzcie. O, wow. Wow. Wir, co zagrał? No dobra, to jest wallhack, to jest wallhack. Nie wiem czy ma aima, ale jak, to jest Striker bot. Striker bot, to wszystko znowu ma włączone. Och, jeju. Co zrobić? No nic nie zrobisz, tylko no, trzeba go zabanować, no bo co? Ja cię kręcę. Ale to jest właśnie ten plus, nie? Że ja za to dostanę doświadczenie, że go po prostu zbanują, nie? No i on traci automatycznie CS-a, także... No, już go widzi, już skanuje, nawet nie umie go trafić. Nie, słuchajcie, ten team w ogóle... Tutaj są trzy boty, tutaj są u niego. Może sobie powiedzieli, że nie chcą grać z cheaterem. No ale słuchajcie, takie coś. No. No już wszystko wie. Już wie, gdzie są. Tylko zbanować. Teraz patrzałem, jest za 13 jest za 13 euro. Jest Counter Strike, nie? Także razy 4, no to nie wiem ile tam tu macie. No ponad 40, no około 50 zł kosztuje Counter Strike, nie? No to 50 zł. To szkoda, nie wiem, no takie coś, no ale no, nie wiem czemu to niektórzy właśnie gracze to robią. No ale nic nie zrobisz, no. Może tak zrobimy, że zrobię sobie po tym jeszcze jednego Overwatcha, żeby były dwa Overwatche na odcinek. To może będę tak trochę przyspieszać, żeby to nie był taki długi aż odcinek. No i oczywiście Zdigla porobił. No ale wszystko wie, tutaj jest. Pod Griffing też to podchodzi, bo gracze się po prostu z teamu się zdenerwowali, że mają cheatera w teamie, no i wyszli sobie, nie? No, nie ma sensu. Tutaj już właśnie gracze CT już nie wiedzą, co po prostu mają robić, nie? No, wszyscy widzicie. Także czterech jest tutaj pod ten... Nie, trzech, tu jest trzech. Teraz trzech pod A. Jeden raszuje, no ale to i tak. Co tu zrobisz? No nic nie zrobisz, no.
Nie, słuchajcie, ja to przewijam, nie chcę już tego oglądać, bo właśnie tego po prostu niepotrzebnie się denerwuję. Teraz w ogóle nie wiem, czy jest tak, ale chyba zabronili grania Negevem teraz na turniejach. Nie wiem, czy to jest prawda, bym to musiał zobaczyć. Dobra, oczywista ponad wszelką wątpliwość, prześli werdykt. No i widzimy się zaraz w drugim overwatchu. No jedziemy z drugim nadzorem, tym razem na mapie Demirage. W końcu jakaś mapa niż Dedas 2, bo normalnie już mnie to trochę denerwuje. 20-0, 12 staty, 2 razy MVP, dobra. Odpalę sobie tutaj spowolnione tempo, no i zobaczymy, co nasz tutaj pan podejrzany ugra. Dobra, tutaj na razie na pewniaka. Wow! Ja się teraz tego przestraszyłem, ja cię kręcę! Normalnie, kurde, mi aż zabolało serce. Co to było? Jak on się obrócił dziwnie, jak go zacząsło? Nie dość, że gościu ma haki, to jeszcze ma ADHD. Ja cię kręcę! Dobrze, że zrobiliśmy tego overwatcha, wam powiem. Dobrze, bo... dwie osoby nie będą miały CS-a dzisiaj. Nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro, ale... ja się z tego bardzo cieszę, jestem bardzo satysfakcjonowany. Przy okazji jeszcze dostanę expa i może mi jakaś fajna broń mi wyleci, nie? Ale co to się dzieje? Ja już myślałem, że będzie jakiś, nie wiem, haks, który się kryje, albo po prostu jakaś fajna akcja, nie? Ktoś na przykład, nie wiem, robnie coś przez ścianę jakoś fajnie, a tutaj co? Polecam wodę z Biedronki. No, także tego. Nie no, ale tak serio, nie, to nie ma sensu, nie. O, no się ustawili mu. Jeden strzałem, dwóch. No i co to jest? No i patrzcie. AIM jest, WH jest. Inne wspomagacze też są. Na pewno ma wszystko odpalone, jakieś pany, hopy, bele, co. No i Griffing też jest, bo... po prostu zabiera fragi po prostu swoim tym, nie? Swoim ludziom z teamu. No i co to jest w ogóle? Ojeju. Dobrze, ale powiem wam, że dobrze, że nie ma tego spin haka, że się nie kręci, to przynajmniej sobie pooglądamy parę jego akcji. No. Ha! Nawet nie mnie trafić. Człowiek przychodzi ze szkoły, z pracy, nie wiem, po jakimś egzaminie. Teraz w ogóle były egzaminy zawodowe, egzaminy gimnazjalne, bele, co tam teraz będzie za niedługo. Już było. No i chce się po prostu przychodzić, chce się zrelaksować przy CS-ie, żeby sobie poradzić jakiegoś fajnego miksa z kolegami. A tutaj ci przyjdzie taki koleś, no i ci wszystko zrujnuje i po prostu się jeszcze bardziej denerwujesz i... Żal mi takich ludzi. Ładnie tutaj zastanawiam się na niego. Ale kurczę. Ba nie daje jak. Szkoda gadać. Ja to przewijam, bo to serio nie ma sensu. No, nawet trafić ją. Kurczę, serio. Słuchajcie, ja nie wiem jak wy, ale ja się denerwuję jak ja na to patrzę. Ja jestem ogólnie spokojną osobą, ale jak ja takie coś widzę... no, już wszystko wie. No ale przynajmniej mamy dwa szybkie overwatche zrobione, dwóch cheatów złapanych. Cheaterów złapanych. No i pięknie, dobra. No i co? Oczywista ponad wszelką wątpliwość. Prześlij werdykt. No i mamy kolejnego overwatcha zrobionego. No i co? Wbijajcie oczywiście na inne moje filmiki. Zachęcam do lajkowania. No i co? Życzę wam dobranoc, miłych snów. Trzymajcie się, na razie.